I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's a game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that itch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. Hell yeah. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. Yeah. That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Thank you.
sam wykonawca, może troszkę inny plan. I gol! On już to zrobił, ja na kapitana się stało. Witamy, witamy Państwa na studiu przed spotkaniem Polska-Portugalia. Zaprezentowaliśmy Wam filmik z Gariego oczywiście i trailer naszej kadry. Wykonałem go zawane mleko naszego movie kreatora. No cóż, powinniśmy już teoretycznie zaczynać, ale no zobaczymy. Nie mamy linka jeszcze, więc będziemy czekać i będziemy coś tutaj dyskutować z naszymi ekspertami w studiu. I zobaczymy, kto będzie w ogóle komentował, czy to będę tylko ja, czy może Portugalczycy pozwolą i w ogóle ping, bo jednak będziemy patrzeć na ping, czyli kto wejdzie komentować. Ja na pewno jeden, bo przynajmniej będę na roomie jako streamer, ale zobaczymy, czy będę też, będzie też slot dla kogoś innego, czyli jakiegoś drugiego komentatora. W studiu pozostał El Chito, jest także Mateo. No cóż, spotkanie Polski z Portugalią jest to spotkanie półfinałowe, czyli warto przypomnieć, że Polacy wyrównali swoje osiągnięcie z poprzedniego Nations Cupu, bo przypomnijmy, że obecna edycja Nations Cupu to już jest druga edycja tych rozgrywek, jeżeli chodzi o boisko Real Soccer i w ogóle rozgrywki międzynarodowe Real Soccera, Real Futbolu, jak to nazywają zarówno niektórzy zagraniczni, w Niemczech i Anglii używa się określenia właśnie Real Football. Tak, czwarte miejsce zajęliśmy na pierwszym Nations Cupie, przegrywając w półfinale z Francją. Była to porażka naprawdę bardzo bolesna, bo byliśmy lepszą drużyną. Pamiętam ten mecz doskonale, było to nieco ponad rok temu, to gdzieś był chyba maj, może kwiecień 2013 roku, kiedy nasze forum było w sumie jeszcze dość świeże, ale już były rozgrywki międzynarodowe prowadzone. No, ale niestety wtedy ten półfinał z Francją był na tyle, myślę, wyrównany, że spokojnie zarówno my, jak i Francuzi mogliśmy awansować. No, zadecydowały te rzuty karne nieszczęsne, które polska kadra i myślę, że ja na przykład w mojej karierze, jeżeli mogę tak powiedzieć, RS-owej, nigdy w życiu nie wygrałem żadnych karnych, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. A nie, jedne wygrałem, dobra, bo w ćwierćfinale wygraliśmy właśnie z Portugalią, do tego chciałem zmierzać. Właśnie, na poprzednim Nations Cupie graliśmy z Portugalią w ćwierćfinale, w 1/4 finału. Wtedy był wynik 0-0, bo zarówno w czasie podstawowym, jak i dogrywce decydowały karne i udało się wtedy wygrać. Natomiast niestety w półfinale z Francją, gdzie zakończyło się to spotkanie 1-1, bramkę wtedy strzelił dla nas, z tego co pamiętam, Zimmel. Natomiast straciliśmy trochę głupim błędzie Szuwara, może tam był lak, wtedy pamiętam, pisał, aczkolwiek no głupio straciliśmy tą bramkę, naprawdę byliśmy wściekli, przegrywaliśmy wtedy 1-0 w dogrywce, bo to było w dogrywce już oczywiście, mecz podstawowy czas zakończył się 0-0, w dogrywce straciliśmy bramkę, no już naprawdę były niesamowite emocje, ale udało się strzelić, jakimś cudem wepchnąć tą piłkę do siatki, zremisowaliśmy 1-1. Pamiętam, w ostatniej minucie dogrywki miałem sytuację, piłkę meczową, można powiedzieć, bo to była sytuacja praktycznie 3-1. No niestety uderzyłem w słupek w sytuacji 100%. Do dzisiaj pamiętam to wydarzenie, jakby to było wczoraj. No cóż, no niestety taka kariera zarówno zwykłych piłkarzy, jak i piłkarzy haksbalowych. Mamy nadzieję, że w tym Nations Cup nasi zawodnicy wygrają, bo oczywiście wiemy, jaki jest nasz potencjał, olbrzymi. 3 wygrane turnieje Ligi Mistrzów, czyli absolutnie wszystkie, i to przez drużynę, wszystkie polską drużynę Proveterans. W Lidze Europejskiej, w pierwszej edycji finał w wykonaniu Northside Rangers, w drugiej edycji już aż tak dobrze nie poszło, bo tylko półfinał udało się osiągnąć jednej naszej drużynie
czyli The Reds, ale The Reds też przegrali po karnych, warto zaznaczyć, w tym półfinale. Zresztą Northside Rangers w pierwszej edycji Ligi Europejskiej również przegrało finał po rzutach karnych. Także widzimy, że te rzuty karne są w naszym wykonaniu naprawdę bardzo pechowe. No cóż, niestety tak się dzieje. Mamy linka, zaraz się przenosimy.